Moje podróże, tak zatytułowaną wystawę twórczości Michała Smułki, można oglądać w Galerii Wieża Sztuki. Artysta maluje od 40 lat. Jest absolwentem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie mieszka w Poniatowej koło Kazimierza nad Wisłą. Przeważnie maluje martwą naturę, natomiast ta wystawa jest wspomnieniem z niedawno odbytych podróży. Pokazują kontynent afrykański, ale w ogóle też południe Europy. Zobaczymy tu Rzym, Wenecję, jakieś reminiscencje nawet z Egiptu, ale przede wszystkim Afryka. Pokazuje tutaj w swoim malarstwie również ludzi, którzy tam mieszkają, ludzi, którzy pracują, ludzi, którzy gotują. Jest to, jest to taka refleksja malarska, zresztą piękna, bo Michał Smułka, świetny kolorysta, świetny malarz. Myślę, że. Widzowie, którzy przyjdą na wystawę, będą zachwyceni, bo jest to szeroko malowane, śmiało, duże plamy, no i oczywiście piękny, piękny kolor. Nietypowe światło, charakterystyczne dla kontynentu afrykańskiego, rozmyte kontury, dające złudzenie widzenia przez wilgotne i gorące powietrze, cechują obrazy artysty. Prace malowane tradycyjnymi farbami olejnymi w połączeniu z piaskiem przywiezionym z Afryki są ciekawą propozycją skierowaną do szerokiego ogółu miłośników sztuki maluje w pracowni, maluje używając właśnie różnych elementów, tu w tym wypadku piasku autentycznego z, z, z pustyni czy z innych miejsc, gdzie ten kolor wymieszany właśnie z tym piaskiem daje zupełnie inną atmosferę, daje zupełnie coś nowego, nową jakość. I w to wszystko jest wpleciony właśnie człowiek Afryki, zwierzęta Afryki, Klimat, czuje się po prostu upał tego słońca, tego, tego zupełnie innego klimatu. Także to jest twórca, który poszukuje, rzeczywiście wędruje, rzeczywiście jest człowiekiem odwiedzającym różne zakątki świata, ale teraz jest skoncentrowany, widzę, na Afryce. Wystawa potrwa do 4 marca. Serdecznie zapraszamy.